analiza weekendowa, rynek akcji, akcje dokładnie z indeksu WIG20, nasze top 5. Rozpoczynamy od KGHM-u, który z dobrą nadwyżką zrealizował to, co zapowiadałem w ubiegłym tygodniu w weekendowej, to znaczy po wytworzeniu tutaj ruchu zejścia do poziomu strefy, utworzenia wyraźnej formacji gwiazdy porannej, była luka i kolejne 3 dni, drastyczny wzrost KGHM-u, taki naprawdę super silny. Niestety problem tutaj znowu tkwi w tym, że po dojściu do kolejnej istotnej strefy oporu utworzył nam się pin bar, mamy cały czas te skokowo większe obroty i tutaj plusem jest, że tu są wybijane opory, tak? Ale tu już nie został ten opór wybity, ba, został powstrzymany ruch. W związku z tym spodziewałbym się w tej chwili co najmniej korekty w rejony około 83-82 zł, a więc zarazem do tej strefy, jak i 38,2% zniesienia tego tutaj ruchu, tego tutaj wystrzału. To jest taki moim zdaniem w tej chwili najbardziej prawdopodobny scenariusz. Byłoby to równocześnie również próbą domknięcia tej, dość dużej, bym powiedział, jak na ten rynek luki. Oczywiście, jeżeli udałoby się popytowi zanegować tego pinbara, wybić jego szczyt, to będziemy podążali dalej. A jak, to spójrzmy już na wykres tygodniowy. Bo na wykresie tygodniowym z jednej strony mamy bardzo pozytywny ruch. Wybicie oporu na super, na skokowo większym obrocie, tak? Ale oczywiście, tak jak już mówiłem, dojście do do kolejnego, więc w związku z tym tutaj całkiem prawdopodobny może być ruch korekcyjny gdzieś właśnie w okolice tych 80 zł i jak znam życie, raczej nie będzie to miało miejsca w ciągu jednego tygodnia, także trudno zresztą jest jednoznacznie coś w tym kierunku powiedzieć. Najważniejszym jest to teraz, że ta strefa 80 zł, to co wynikało również z wykresu dziennego, jest teraz najistotniejszą strefą wsparcia, którą tak naprawdę to cena nie powinna przebić jej w dół, jeśli rynek ten miałby rosnąć. Ja przypomnę, że w tym długim terminie tego spadku całego doszło do pewnego pierwszego plusu. Został wybity tutaj ten overbalance, została wybita, w związku z tym teraz czekalibyśmy na wybicie poziomu 100 zł, który w tej chwili wydaje się jedną z takich naprawdę bardzo istotnych, nazwijmy istotnych poziomów. Tutaj te okolice, czyli gdybyśmy spojrzeli, to 100-105 zł, oczywiście to nie jest czyste złote, ale tutaj ta strefa, to jest najważniejsza i myślę, że mimo wszystko to jest dla mnie raczej wskazanie na to, że rynek będzie chciał tu dojść. On może tu wykonać korektę, ale myślę, że docelowo będzie tutaj przemierzał, a potem to się okaże co dalej, bo będziemy mieli tu poziom tej ostatniej, jak gdyby szczytu, ostatniej korekty, czyli idealne miejsce, że tak powiem, do zmiany kierunku ponownego powrotu do spadku, a jeśli udałoby się to wypić, retest, to będziemy mieli zapowiedź lepszych czasów na KGHM-ie w tym średnim i długim terminie. A więc KGHM, można powiedzieć, bardzo ładnie zrealizował to, co miał zrealizować. Jeśli chodzi o PKO SA, jak widzimy, w ten piątek była jak gdyby mocniejsza niż ogólnie rynek, aczkolwiek górny cień na strefie oporu powstał. Ale mieliśmy tutaj wybicie oporu, jak widzimy, to wybicie oporu miało miejsce na tym skokowo większym obrocie. I tu znowu jest taka delikatna pułapka i myślowa i do końca nie wiem, jak to rozstrzygnąć, bo nieczęsto tak się zdarza. Jest wybicie oporu, ale zarazem dojście do kolejnego oporu, tak? I jak to tutaj potraktować, ten skok? Zobaczymy. Jest w każdym razie górny cień. Być może to, na co ja bym celował najbardziej, to jakiś ewentualny ruch korekcyjny gdzieś tu w rejony właśnie tej strefy wsparcia, czyli około 120 zł i potem może, nie wiem, jakaś odwrócona głowa z ramionami, trudno jest powiedzieć. Na tę chwilę dalej jesteśmy, że tak powiem, daleko za murzynami. Rynek doszedł do szczytu, zrobił cięcie i tak naprawdę daje nam wskazanie na nowe minimum.
Pytanie, czy tak będzie, czy rynek może utrzyma tutaj poziom 120 zł i pójdzie coś dalej. No, tu mamy cały czas ruch spadkowy i trudno jest powiedzieć, żeby było coś innego. Natomiast jeśli spojrzymy na wykres tygodniowy, to powstało w tym tygodniu, no powiedzmy, jakiś mały plusik, a mianowicie na wyraźnej strefie wsparcia w tym ujęciu tygodniowym, jak widzimy tutaj, wynikający tam z dołka, powstała formacja Harami. I tak naprawdę, jeżeli się przypatrzymy, to ten ostatni ruch spadkowy ma taką formę, nazwijmy, pięciu fal. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, ta trzecia najmocniejsza, a więc jest tutaj szansa, że po tym całym tu spadku mamy tutaj coś w rodzaju jakiegoś takiego klina i teraz ta formacja Harami może być zapowiedzią czegoś lepszego, ale oczywiście musimy czekać na jej potwierdzenie bądź zanegowanie. W związku z tym korekta, jaka mogłaby wynikać z tego, co dzieje się na wykresie dziennym, co nam pokazał, jak najbardziej jest tutaj możliwa próba jak gdyby zanegowania, a być może potem dopiero potwierdzenie. Ale jest to pierwszy plus, czyli że na tym silnej strefie wsparcia, jeszcze raz przypomnę, wynikającej tutaj z dołka z 2011 roku, a więc to nie jest żaden przypadkowy poziom, to jeżeli byśmy spojrzeli w tym takim szerokim kontekście, mamy impuls, korekta, impuls i w tej chwili jeszcze korektę, tak? Nie mamy wybicia tego tutaj poziomu, mamy zatrzymanie na tym poziomie, a więc jest cały czas jeszcze w tym takim bardzo długim terminie czasowym możliwość faktycznie, że tu dochodzi do zakończenia tego spadku, no i mamy na razie Harami. Teraz czekamy, co sytuacja przyniesie więcej. A dzisiaj, bo tak zrobiłem, że nie jadę po kolei. Dobra, to już jedziemy PKO teraz. Wykres dzienny. Na wykresie dziennym, no znowu do znudzenia, już nie, jeszcze nawet nie chcę powtarzać, pin bar na oporze, minusem i bardzo takim, nazwijmy to tutaj, może być sygnałem niepokojącym z jednej strony, jest fakt, że mamy tutaj do układ, w tej chwili tworzy się układ korony, tak? Mamy tą ostatnią korektę, wyjście na nowy szczyt, wybicie dołka, podejście właśnie do poziomu tego, lekki spadek, teraz ponowne drugie podejście, wyraźna podaż i ruch w dół. Plusem, bo na to trzeba zwrócić uwagę, jest to, że tutaj ten wzrost jest jak gdyby w układzie piątki. W związku z tym być może tu wykształci nam się tylko i wyłącznie korekta gdzieś tutaj do tej strefy 26 zł. Jeżeli tak by się stało, no to mamy znowu tu w drugą stronę, drugą korektę, drugą koronę na wzrosty, a w ogólnym rozrachunku tym nieco dłuższym, no jesteśmy tu po wzrostach i mamy wyraźną korektę A, B, C. Więc gdybym miał tak proroczo coś powiedzieć, to prognozowałbym jakieś osunięcie tu do tej strefy i stąd próbę wybijania tego poziomu. Natomiast typowo, technicznie to, co pokazuje rynek, mamy na strefie oporu, że tak powiem, górny wyraźny cień pinbara. W związku z tym teraz ten poziom, jeżeli zostanie wybity, to jeszcze ten poziom, jak go wybiją, ten poziom, no to będzie tutaj robiona większa korekta do poziomu około 23. Dopóki nie zostanie wybita tutaj ten poziom 26 zł, cały czas jest jeszcze w grze, że mamy po wzroście korektę do strefy i teraz pierwszy ruch wzrostowy, korekta i kolejny będzie tym wybijający. Jak to wygląda na wykresie tygodniowym? No na wykresie tygodniowym mamy tutaj takie, tworzy nam się wyraźnie inside bar, czyli tutaj na tle tej białej świecy tworzy nam, mamy już trzecią, drugą właściwie świecę w kolorze czarnym, ale chodzi o to, że zawartą w górnym i dolnym przedziale tego korpusu białego. I tu to z tego tytułu właściwie mamy odpowiedź. Tu również wynika 26 zł i górna granica. Czyli w zależności co zostanie wybite w cenach zamknięcia, to w tą stronę idziemy. Jeżeli zostanie wybity tutaj dół, czyli te 26 zł, no to tak jak mówiłem, z dużym prawdopodobieństwem robimy tutaj większą korektę, a skoro ta miała 50%, tutaj zejście było na 50%, no to minimum na 61, czyli do 24, a być może gdzieś tu w granicę 78 czy 88,6, czyli gdzieś w granicę 22 zł. Natomiast wybicie tego tutaj
poziomu, no będzie równoznaczne najprawdopodobniej z wybiciem tej całej strefy, a to już się wtedy zaczyna bardzo ładny porządek, bo po wzroście płytka, korekta, wybicie, być może ruch trójkowy, przetestowanie tego tutaj, tej strefy i dopiero, ale powstanie duża szansa na mocny wzrost w granicach około 7 zł, bo na tyle wskazywałaby zakres tego tutaj ewentualnego podwójnego dołka. Kolejna spółka to PKN, tak mam po kolei ustawione. No w tym tygodniu, w piątek doszło do, tak, najpierw została zrealizowana idealnie korekta 1, znaczy się 1 do 1, no overbalance idealnie zrealizowany i rynek poszybował w górę w piątek i cofnął się, To jest to, nie było takiej reakcji właśnie w tym dniu, kiedy cały rynek rósł po tym wyniku wyborów. Natomiast w piątek był gwałtowny wzrost i silny spadek. To wszystko miało miejsce przy skokowo większym obrocie, oczywiście nie takim jak mieliśmy tu, ale tu spójrzmy, mieliśmy na oporze skokowo większy obrót, rynek wszedł w korektę. Teraz jak to można zinterpretować i jak to tutaj można spojrzeć na to? No trzeba sobie powiedzieć tak, że jeśli chodzi o całą tą tendencję, to na razie jest tendencja niezagrożona. Mamy cały czas trend wzrostowy, tutaj ruch wzrostowy, no i teraz być może jest duże prawdopodobieństwo, że powstanie jakaś większa korekta, acz większa, w tym sensie dochodząca ponownie do 72 czy nawet do 70 zł, w ramach jak gdyby tego układu, gdzie tu mamy falę pierwszą, drugą, tutaj mamy całą falę trzecią podzieloną na pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą. I o tym spadku to tak naprawdę no, do tego takiego zejścia tutaj do poziomu 72 to jest oczywiście no, bardzo, bardzo prawdopodobne. Potem gdzieś może właśnie w rejony 70 i dopiero tutaj na tej strefie odbicie i kolejny dalej ruch wzrostowy. Kiedy zacznie się robić źle? No na pewno wstępnym pierwszym przebije, jeżeli rynek przebije 72 zł, no to będziemy mieli już pewnego rodzaju zamieszanie, ponieważ nawet kiedy zatrzyma się na 70, to wówczas będzie istotnym, czy on zdoła wybić te szczyty tutaj, bo może to już być wtedy wejście w jakąś większą korektę spadkową tego całego ruchu wzrostowego. Tym niemniej jednak do poziomu 72 jest, nazwijmy w tym układzie, nawet wszystko bezpiecznie, w tym szerszym układzie uważam, że zejście do 70 jest również bezpiecznie. Tu w szerszym układzie źle będzie się dziać dopiero, kiedy zejdzie do 68 i przebije. Spójrzmy może na wykres tygodniowy. Dlaczego ten poziom tutaj 68 zł? No bo wtedy zostanie zanegowany jak gdyby możliwość utworzenia tu większego impulsu wzrostowego. Bo na tę chwilę mamy tutaj wyraźnie jakiś ruch wzrostowy, korekta. Tutaj ruch wzrostowy, który też jest ruch impuls, korekta, impuls, korekta, impuls. Teraz być może jakaś większa korekta, ale tego tutaj nie całość, tylko tego. Ja przypomnę, że ta podaż jest uaktywniana na tym górnym ograniczeniu kanału. To już w ubiegłym tygodniu wyraźnie mówiłem, że istnieje takie zagrożenie w tym długim terminie. Oczywiście nie można tego wykluczyć, że jeżeli rynek wybija górne ograniczenie kanału i wchodzi do niego z powrotem, to bardzo często, najczęściej jest tak, że potem schodzi do niskiego i też go wybija co najmniej na chwilę. I ten spadek oczywiście cały czas wisi, może mieć miejsce. Tylko no, pytanie, co będzie dalej? No, żeby tak się zadziało, to tym będziemy się przejmować dopiero wówczas, kiedy rynek wybije tutaj strefę 60 zł. Ja w tej chwili uważam, że on jest gotowy cały czas, mimo wszystko, mimo tej podaży, tu jaka się aktualnia, do pójścia dalszego w górę. No i na koniec PZU. PZU. No silniejsze niż ten indeks piątek, ale przecież wiemy, że PZU jest mocno zdołowane. Ale, no niestety, dalej nic, bo dalej strefa, ta poważna pierwsza jakaś strefa oporu trzyma i już powstał górny cień podażowy. No, musimy to wybić, jak widzimy bliskość linii trendu, musi to zostać wybite, potem dopiero rynek musi wybić tu poziom 30,5 złotego, żeby coś w tym długim terminie się zaczęło dziać. Nawet w tym krótkim, jak widzimy to na linii, ewentualnej linii podwójnego dołka, mamy w tej chwili, no, górny cień. No, musimy zaczekać, czy rynek będzie się cofał.
I ten górny cień tu, w tym miejscu, no to daje podstawę nawet do założenia, że rynek będzie próbował iść na nowe dno. Aczkolwiek no plusem jest taki, że utworzył się mimo wszystko wyżej niż tutaj ten szczyt, tak? Czyli mamy impuls, korekta i tak naprawdę możemy tu mieć impuls, czyli teraz, ale to nie znaczy, że rynek nie może zejść nawet tu w te dolne ograniczenia. No w przypadku PZU to nie ma, no powiedzmy sobie, nie ma dobrych wskazań ani w krótkim, ani w długim terminie, na razie żadnych. No i dla potwierdzenia oczywiście jeszcze wykres tygodniowy cały czas, no trend spadkowy, tu widzimy poziom dopiero 31 po wybiciu, coś może zacząć się dziać lepszego, w tej chwili walczymy tutaj jakie te podwójne dno, no gdyby udało się je realizować, czyli nastąpiłoby mimo wszystko to wybicie linii szyi, to by mogła pójść taka, nazwijmy w cudzysłowie, lawina, bo wybicie linii szyi podwójnego tutaj dołka, zasięg z tego powodowałby, że byłaby duża szansa na wybicie tutaj właśnie poziomu 31, a to już jest wybicie tego overbalansu w tym całym trendzie spadkowym, no i potem byśmy patrzyli, kierowali wzrok ku poziomowi około 36 zł, gdzie wypada ten szczyt tej ostatniej takiej, no nazwijmy to, największej tutaj korekty, tak? Także tutaj byśmy sobie zażyczyli, żeby ten rynek, że tak powiem, szedł dalej, ale jak to będzie, na tę chwilę trudno takie coś założyć, zwłaszcza po tym cieniu podażowym w piątek. I to by było tyle, jeśli chodzi o rynek akcji.